Proszę Państwa, jeżeli ja powiem, że uwielbiam CD-Projekt Red, to czy to będzie dla kogoś jakakolwiek niespodzianka? Ja myślę, że wszyscy doskonale zdają sprawę z mojej fanbojskiej miłości do tej firmy. I za co czasami dostałem po a czasami usłyszałem słowa akceptacji. Cyberpunk! Update 2.1. Kto by się spodziewał? Ja chciałbym myśleć, że się spodziewałem, że będą cały czas pracowali nad tą grą. Nie wiem radzi. mają kurde, potrafią, potrafią wspierać te stare rzeczy. Ja się zastanawiam się, jak oni to robią. Czy to jest tak, że oni zostawiają jakąś, nawet jak skończą już grę, definitywnie, to zostawiają jakąś tam część ekipy, która jakby jest dedykowana do tego, żeby pracować nad jakąś grą nieustannie. Być może nad Wiedźminem 3 jest taka ekipa i nad, nad cyberpunkiem jest taka ekipa i będzie taka ekipa na zawsze, bo to się zawsze kurde może sprzedawać dodatkowo. Zawsze mogą jakieś nowe wersje, wychodzić jakieś akcje. To chyba cały czas się sprzedaje. Wiedźmin 3 cały czas się sprzedaje. To naprawdę ma sens i ma przyszłość takie podejście. Jeżeli chodzi o Wiedźmina 3, jeden z najciekawszych update'ów to, to są narzędzia, które ułatwiają współpracę z, 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 mod, z modami. I to jest w ogóle fantastyczne rozwiązanie, bo podejrzewam, że będzie dużo tych modów i dzięki temu Wiedźmin 3 będzie żył jeszcze przez długi, długi czas. A ludzi ambitnych, którzy chcą tworzyć treści w oparciu o to, co Redzi zrobili jest na pewno bardzo dużo, więc to jest fantastyczne rozwiązanie. No a jeżeli chodzi o Cyberpunka, no to wiadomo, że mieliśmy Phantom Liberty, mieliśmy yy, i to był bardzo dobry dodatek, chociaż muszę powiedzieć, że po przejściu tego dodatku trafiła mnie niechęć do grania w Cyberpunka, bo za bardzo uderzał w emocje ten dodatek i musiałem sobie zrobić przerwę. Więc może się czasami okazać, że zbyt dobry dodatek powoduje, że człowiek musi sobie odpocząć od, od gry na dłużej. Tak czy inaczej, yy, wersja 2.1, która mnie kusi do powrotu i myślę, że powinna kusić także innych. Nie oglądałem tego jeszcze. Obejrzymy sobie to teraz. No i dobra, i zobaczymy. Bo już mniej więcej wiem, czego się spodziewać tutaj. Natomiast... Takie przeczytałem takie, takie skrócone pacznotki. Ale po, 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 poczekamy. Zobaczymy, co powiedzą. Hello and welcome to another episode of the Red Stream. My name is Amelia and I will be your host. O, o, Paweł, today Paweł Sasko! ...partner in crime Alicja Kozera. Hey, guys! And we have two... Not so new, but maybe some new guests uh, for today, so please give a warm welcome to Paweł Sasko Questa. Hey! Hello, my dears! Polecam, polecam bardzo gorąco nasz podcast z San Francisco z Pawłem Sasko. Fantastyczny ten podcast jest. Niestety popsuła się kamera, więc większość czasu ten podcast jest czarno. Nie, w ogóle czarny. Chciałbym powiedzieć czarno-biały, ale jest czarny. Czarny jest to podcast, ale jest świetna rozmowa, fantastyczna. And our lovely Monika Janowska, producer. Hello, everyone. So today we're gonna talk, uh, to you Pytacie, czy jest szansa, że Redzi kolejne dzieła, jakie wypuszczą, będą takie dobre. Myślę, że tak. Myślę, że można im zaufać. Znaczy, ja chcę im ufać bardzo mocno i myślę, że tak. Myślę, że kolejny Wiedźmin to będzie absolutne dzieło sztuki. Zobaczymy. Bo, żeby też nie było za dużo, właśnie to, to, co się działo w dodatku Phantom Liberty, uważam, że ten dodatek był, on jest zbyt mocny i, i pozostawia taką dziurę w sercu. I tak powinno być, jeżeli chodzi o ich opowieść. Ale no ta regrywalność jest słabsza przez to być może. Cholera wie, no nie wiem. About update 2.1, uh, which you know will be coming on December 5th, together uh, with Ultimate Edition uh, box edition of Cyberpunk hitting the shelves in stores. And we're gonna tell you about... No i właśnie to mówię, kolejne, przepraszam, że tak przerywam, kolejne edycje. Jeżeli się pracuje nad grą regularnie i cały czas się ją poprawia, cały czas są jakieś pacze, to w ogóle informacja o paczu, zwłaszcza w takiej dużej grze, zatacza szersze kręgi. Więc to jest także element marketingu, na pewno. No i pojawiają się takie edycje. Ultimate Edition 2023, Ultimate Edition 2024. Cały czas wsparcie, cały czas rozwijanie, cały czas e, robienie nowych poprawek, żeby nowe karty graficzne obsługiwały jeszcze lepiej. To jest, to jest nieustająca praca. To powinna być nieustająca praca. I Redzi najwyraźniej to robią i robią to bardzo skutecznie. Dobra, wystarczy tych pochwał, nie? Ja to w ogóle. Jakby, jakby Redzi szukali jakiegoś naiwnego PR-owca, to, to nie to ja mam swoją robotę, ale obviously, nie we not able to talk about everything. Uh, so, watch out for patch notes that we're gonna release a little bit before the patch, so you'll be able to check every change coming to the, to the update. Uh, and unfortunately today we won't be t with you live. This is pre-recorded stream, but I'm sure you're gonna be able to catch us in the Twitch chat. Okay, so I think we'll start with the biggest. Uh, well. Feature in this, in this update, which is the metro system. <laughs> kurwa, wszyscy chcieli ten to, to system metro, ja nie. Ale zobaczymy, czeka, czy to będzie takie metro, w którym można. Oczywiście oni zaraz powiedzą, ale muszę najpierw zadać pytanie, które są dla mnie istotne. Czy to będzie metro, do którego można wsiąść, czy to będzie taki metro do szybkiej podróży? Bo ja, ja, ja to lubię na piechotkę chodzić albo ewentualnie jeździć pociągiem, A więc ale zobaczymy. Can we talk about metro system? Um, I know it was very, very difficult. To you know, make sure that it's back in 2020. Can we maybe answer some questions? Why we decided to do it now? Do we have time? Or may I cover up this one? <laughs> Thank you, Pavel. Um, so yeah, like Metro was definitely mentioned multiple times among our com community. Chcecie napisy? A to są, dobra, wygenerowane, to mogą być trochę nietrafione, ale zostawię po angielsku, bo tłumaczenie na polski czasami jest, te, te mechanizmy wspierające tłumaczenia Google'a nie są tak dobre jak Microsoftu, niestety. And in the past we multiple times denied any, like, plans of making the Metro, however, um, well, the Metro was not in our plan for a long time. However, um, over time we've revisited our Uh, our plan and with the Ultimate edition on the horizon, we decided, to Też mi się wydaje, że, że to, to, to było tak, żeby zrobić metro i żeby ono było sprawne i dobrze działające, to trzeba było poprawić wiele błędów, które gdzieś tam się przydarzały po drodze i by, były w tym silniku. I jak już to działa, jak już gra działa w miarę sprawnie, to można chyba na tym budować łatwiej. Niż pierwotnie, kiedy tam nie wszystko było spójne, to jeszcze dobudowywać metro do tego, by tylko ewentualnie popsuło to wszystko. Więc być może to też był taki czynnik, nie? Że, że można było od początku chcieć budować metro, ale jak to wszystko nie działa spójnie, no to kurde, byłby tylko problem, a nie pożytek. metro trailer from Cyberpunk 2020. Uh, from 2018, had a metro, and then the one, the CGI trailer with Idris Elba Solomon Reed for Phantom Liberty, also had it in some way. So we felt, okay, you know, we've been uh, showing it so many times, maybe it's about time. No, w ogóle, dobrze że, dobrze, że tego trailera nie zrobili w samolocie <laughs> pierwszego, bo teraz wszyscy by przez najbliższe lata pytali, kiedy będą wreszcie te samoloty? Przecież były zapowiedziane. No nie, sam tylko trailer, ale okej. Okay. So, So we did. Exactly. I think people actually love it that it's officially now. I know there was a mod for uh, for Metro, so I'm I'm glad we put it uh, in the game and we you know managed. Um, but can we actually say how it works? What you have to do? How you can find it? Oh, that where you can question. find it? All right. So. Basically, we can travel between 19 metro stations, which can be used either as a fast travel nice. point, or it can be also used as a proper metro ride experience. Jak, jak gracie w grę sami prywatnie, nie? bo u mnie na streamach to są inne rzeczy, o których zaraz pewnie opowiem. To korzystacie z szybkiej podróży, czy to was wywala z imersji? Ja jednak, chyba moje takie osobiste doświadczenie dla mnie przynajmniej jest bardzo ważne. Staram się, staram się, jeżeli jest fajny system poruszania się po mieście, to unikam szybkiej podróży, kiedy tylko mogę. Na przykład w Spider-Manie. W Spider-Manie fantastycznie jest to zrobione i nawet dzisiaj nie chcę używać szybkiej podróży. W Cyberpunku używam tej podróży, no bo... no, no bo każde czasami jazda pojazdem nie zawsze jest komfortowa. Na ulicach, jak jeździsz na ulicy, nawet dzisiaj trochę to wywala z imersji. Ale wolałbym się poruszać. Nawet na, na live'ach, jak graliśmy w Cyberpunk, to bardzo rzadko korzystałem z szybkiej podróży. Wolę jednak to takie poruszanie się po mieście, żeby ten świat trochę chłonąć. Więc jeżeli tutaj będzie się to odbywało bez użycia mm, ekranów dla uładowania, to na pewno będę jeździł metrem. Basically, zasadzie, are metro lines in Night City, uh, which can be found like on the metro map, by like, very easily recognizable by their corresponding color and their map. Uh, so, you can also get familiar with the map of the metro before you like get into it. Um, and because of narrative reasons, lockdown of Watson, um, the metro is accessible only after Compeki Plaza. Mm -hmm. uh, and the player will basically get the call from uh, Nakart, which is, well, the name of our metro. To jest jeszcze jedna rzecz, która by się przydała na pewno przy tym metrze. Jeżeli wybierasz sobie kierunek przy użyciu metra, to fajnie by było widzieć, w którym miejscu masz aktualny quest, bo czasami można się zapomnieć. W sensie musisz potem otwierać mapę, sprawdzać, do którego rejonu jedziesz, i tak dalej, i tak dalej. To jest to jest zawsze kłopotliwe. Łatwo zapomnieć, w którą stronę chcesz się udać. Should have mentioned that earlier, I guess. Night City area rapid transit. <laughs> yes, exactly. Yes, correct. correct. Uh, so the player will basically get a call from them. Uh the player gets a message, right? Like yes. yes, to be to be to be specific. Exactly. Uh, mm -hmm. Yeah, so they get the message with the cart, which at the same time will be automatically transferred to players' inventory, giving access to all the metro stations. before that before we get the message and uh, without this card basically all the metro stations will function the same way as they do right now and 2.0 which is only as a fast travel point as of the Metro experience itself I don't think I will be spoiling many details because I think everyone should experience it on their own yeah and like maybe one thing I wanted to add to this is that like ah, uh, okay it's the metro No i prawidłowo. No. Piszcie, że, hmm, że ja mogę sobie pozwolić na unikanie szybkiej podróży, bo to jest moja praca. No, mo, może, może to jest jakiś argument. Mi bardziej chodzi o takie rozwiązania, i one pewnie wymagają też rozwoju technologii, że czas ładowania, który normalnie jest potrzebny, żeby przeskoczyć z jednego miejsca na drugi, to jest ten czas, który powinieneś wykorzystać na jakąś przyjemną podróż samodzielnie przez, przez ten obszar. I to jest, to są, to tak jak w spider -Manie. Wiadomo, że szybka podróż w Spider-Manie jest błyskawiczna praktycznie, ale masz tyle radochy zgibania się po mieście, że robisz to tak czy inaczej. Przynajmniej w większości przypadków. Natomiast wydaje mi się, że ten czas, jeżeli gra byłaby dobrze skonstruowana i technologia byłaby odpowiednia, to ten czas szybkiej podróży, gdzie masz loading screen, to powinien być mniej więcej podobny do tego, który mógłbyś wykorzystać na to, żeby przebyć ten dystans. W jakiś sposób taki bardziej widowiskowy. Więc yy, o to mi chodzi tego, tego bym raczej potrzebował. Ale to jest to jest, to jest przede wszystkim kwestia technologii. As Amelia mentioned it's 19 stations, but each one of them actually our art team, and enviro art team had to like rebuild really because like not all of them have been fully functional and usable for us. No ale super sprawa na pewno bym nie siedział na dupce, tylko bym chodził po tym wagonie. O gościu chce coś sprzedać jeszcze przy okazji.

You can go from one station everywhere, or you actually have to follow that line. You need to know where to go or change. Ja change, the line. Yeah, change the line. I mean, depending on where you want to travel, okay. obviously, similar like in the real life, okay. uh, you can either you know like continue with the same line, or you can you know just like pick different stations. So okay. However, um, no. even if uh, you would decide on the way, like on the travel. to mówicie, że mówienie prawdy to rasizm i ksenofobia? Nie, czasami, czasami mówienie prawdy to jest posługiwanie się stereotypami i to też nie jest do końca prawdziwe. Akurat w tym przypadku, żeby wszystko było jasne, no to jest niezaprzeczalna prawda. Ja żartuję sobie tam z tym rasizmem w ramach takiego podkręcenia żartu. E, więc to nie jest stereotyp, to, to są fakty niestety. Skip it so it does, you, do, you don't have to wait. Until the the whole ride is over, you can also like skip it and go faster. so it's pretty flexible in this case you can have full RP experience, experience with like you know role playing, sightseeing the city, or you can also skip if you're in a rush so. Yeah, and, and I think here, here really Monika hit the nail in the head, because like our direction, when we thought about designing metro, like me and Gabe, when we talked about it, what we wanted to do is to make sure that players will have a way to really be in the world and immersive way to travel through the world. Wiecie, czego ja bym jeszcze chciał? A propos poruszania się po świecie, takiego imersyjnego, to żeby były auta autonomiczne. Ja nie do końca lubię jeździć po świecie cyberpunka. Mówiłem o tym, że nawet po tych wszystkich poprawkach jednak jazda przez ulice miasta pokazuje, jak bardzo jest to Symulacja i jak ta symulacja jest wadliwa. No więc nie lubię za bardzo jazdy samochodem tam. Sama fizyka jazdy jest okej, okay, jest do zaakceptowania, ale to, co się dzieje dookoła, na mieście raczej mnie trochę odrzuca i chciałbym mieć auto autonomiczne, że wsiadam sobie do, do, do samochodu i to ten samochód jedzie, porusza się w jakiś logiczny sposób. Ja sobie zerkam przez okno na to miasto, które mnie otacza. To jest coś, co bym bardzo chciał, żeby było. Więc jak już jest metro, to może tylko mały krok od tych auto autonomicznych. Zresztą Elon Musk chyba narzekał, że kurde, co to ma być? Cyberpunk, miasto przyszłości nie So when you sit there, this is designed and thought through to be a role-playing feature. Um, so I'm, I'm not going to say what you can do there. You, you experience yourself, um, but that was our thought, really. Like we really wanted you to be there and to see, you know, all of the different districts and so on. Um, and I hope you will enjoy. <laughs> So I know one thing that you will definitely be able to do on the on the metro and this is a feature that has been also heavily requested by, uh, our community by you guys. No mówicie, że w GTA 5 jest, że wsiadasz do taksi i jedziesz. A nawet nie wiedziałem, że jest taki system. No ale coś coś w tym stylu, że wzywasz sobie tam tego Dallamaina albo zwyczajną taksówkę i sobie jedziesz. I to jest też świetna okazja do tego, żeby tak jak mówi Paweł Sasko, że to jest taki RPGowy system, że możesz wejść do tego świata, trochę go przeżywać, być tam w środku. I takie małe smaczki, które zajmują jednak sporo czasu, ale służą właśnie temu, żebyś poczuł się częścią tego świata, żebyś miał takie poczucie, że on żyje, funkcjonuje. W takiej taksówce to może się dużo rozmów pojawić, jakichś takich zupełnie dodatkowych tematów. To oczywiście mnóstwo pracy dodatkowej i nie wiadomo, czy jest to warte tego, ale to jest taka, taka idea, którą warto, w którą, taka strona, w którą warto iść. Zwłaszcza jeżeli kiedyś się pojawi coś takiego jak sztuczna inteligencja, na tyle dobra, żeby móc generować rozmowy z postaciami niezależnymi tak na bieżąco. I żeby one były unikalne do pewnego stopnia. Myślę, że to jest. Jesteśmy już bardzo blisko tego, tego momentu. Right, radio port. So, this is basically a radio, that you can take with you on, on the go. So, can you tell us about how it works? Yeah, I just wanted to give a side note. Do you ever have this feeling, when you drive around the city, with your favorite tunes, you're vibing, and literally at the best part. You're reaching your destination, you have to leave the car and you wish you could just continue <laughs> listening to your favorite tunes. Now, thanks to the radio port, we can do that. So this is an item that uh... Nareszcie walkmana dodali. Dobrze rozumiem to? Bo ja się czasami czasami się skupiam na tym, co piszecie na czacie. No właśnie, co w żadnej grze nie ma nie ma. To w GTA też miałem taki problem, że wysiadasz z samochodu i kuźwa muzyka znika i myślała. No! To no nareszcie. Player owns, uh, which allows V basically to listen to the radio when uh, exploring the city on foot. Um, but there are some limitations. There are limitations, <laughs> yes. So as you mentioned, you can uh, listen to it while being in the metro. We can also listen like when exploring the city. However, um, during quests. Conversations or any other fundamental moments in the game where audio is basically crucial for understanding the, uh, the meaning of the, the scene, like the whole context, the radio port will be restricted from using. No, nie używałbym tego, że restricted, bo restricted to tak wygląda, jakby było zakazane. To chyba jest bardzo logiczne. Jeżeli mamy do czynienia z jakimiś ważnymi elementami fabuły, gdzie muzyka jest częścią, która w zasadzie opisuje tą, tą, tą scenę, no to rzecz, rzecz jasna jest, że zostaje jedna zastąpiona drugą i tyle. Bo to inaczej nie miałoby sensu, kompletnie by wybijało z imersji. Więc powiedziałbym, że to jest bardzo rozsądne zastosowanie tej funkcji że możesz sobie słuchać na słuchawkach, tak jak normalnie chodzisz po mieście i słuchasz, natomiast kiedy coś się wydarza ważnego fabularnie, no to, no to wy, wyłączamy tę muzykę z waszych słuchawek. O, ktoś się do mnie zbliża. Hej, kochanie! Odwiedzasz mnie z miłości, czy czegoś potrzebujesz? No to fajnie, to z miłości to zawsze jesteś mile widziana. Jak czegoś potrzebujesz, to niekoniecznie. no żartuję. Moja żona jest zawsze mile widziana. this is like the small limitation. However, still like during the exploration of the city, you can, you know, not only- Yeah, we, we, we simply just didn't want to make situation when you have like pompon shit blasting in your headset and and Jack is dying. You know what I mean? Like we didn't <laughs> yeah, want spoilers. to- Spoilers. <laughs> spoilers, sure. We, we didn't want to, create a situation like this, right? So at the moment when diegetic like quest music, so-called score is playing, and when that score is important, it will automatically sort of turn off your radio port. You will hear this like characteristic click sound of your like sort of imagine that you had just turned off old Walkman. You know, it's that kind of feeling, you know, it will turn off. You will see it on a UI actually, um, that feedback that it was turned off and then actual quest music will kick in. I after that the, your, um, you know, uh, radio port will kick back in. So we have tried to make it as seamless as possible, so that you will really be able to, if you want to do what a lot of you wanted to do, which is like listen to the radio, just drive around, enjoy the atmosphere, enjoy. To jest jeszcze z innego powodu bardzo fajne, bo nie każdy lubi jeździć tymi samochodami, tak jak ja. Staram się jednak tego unikać, jeżeli tylko mogę, i przez to też nie mam okazji nacieszyć się tą muzyką, która została zaprojektowana tutaj. Więc teraz będę miał więcej okazji. It is city. You can do that now. But if so, if the music stops, you know that something is about to go down. Yeah. Yes. <laughs> yeah. Uh, how about combat? Uh, is combat the moment when we can listen to radio port or no? Uh, y yes. However, there are moments when there is a, a specific quest music kicking in. For instance, especially in situation when you are fa facing the police system. Uh, when you have actually a bit more stars or wanted levels higher, then this is the moment when actual music for the combat will kick in. We wanted to make sure that actually our music matches the combat well. And when we've been designing it together with our audio team, our composers really had this idea of a specific rhythm of the combat. And it was an issue for us. If you had like, let's say jazz playing in your headset, and then suddenly, you know, shootout starts, and it didn't really match together. So to make sure that your experience as a player is preserved and it's and it's great, you know, we did it like this. That at some point the radio port will turn off and the combat okay. music will kick in. Super sprawia. to znaczy mean listen what say? to wyraźnie widać jak na gotowym produkcie już który został sprzedany i który jest popularny jak można jeszcze pracować i zadbać jakieś takie dodatkowe szczegóły jak te detale są ważne ile rzeczy można dopracować żeby to było jeszcze przyjemniejsze dla odbiorcy to jest super ważne. Ja, ja jestem ogromnym zwolennikiem gier usług przez to, żeby wszystko było jasne. Mam swoje zastrzeżenia do gier usług. One są problematyczne. Często są tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić pieniądze, a nie po to, żeby dobry, dobry produkt dostarczyć. Ale przynajmniej gry usługi gwarantowały to, że po tym, jak gracze dostaną tą podstawową zawartość, to co jakiś czas będą update'y i będą poprawki, i będzie takie właśnie myślenie, że mamy trochę czasu, zadbajmy o detale. Często to nie jest realizowane, bo często ten czas jest wykorzystywany na, na to, żeby realizować kolejne mikro Transakcji, ale tego typu podejście w grach single player, czyli ciągły rozwój, dopracowanie gry, to po pierwsze powoduje, że ta gra robi się z czasem coraz bardziej atrakcyjna. Po drugie, też masz taką świadomość, że jak kupisz kolejną grę Redów, to wiesz, że przez lata będzie nad nią praca. To, jest, to, jest, to, to ma duże znaczenie nie tylko dla gracza. Ale też jakby to jest bardzo perspektywiczne, też z perspektywy yy, sprzedaży przyszłych gier i w ogóle dbania o community. I wydaje mi się, że CD Projekt Red bardzo, że tam jest ktoś, kto myśli o tym w tym kontekście, że, że jakby praca z community trwa lata. Oczywiście, że tam z Redami. To można im dużo zarzucić i wiele osób trafnie im dużo, dużo zarzuca, zwłaszcza w przypadku Cyberpunka. Tam wiele błędów zostało poczynionych. Ale i tak uważam, że sposób myślenia, jaki tam w, w CD-projekcie jest, jest godny naśladowania i że ma przyszłość. Uh, but you can also turn the volume up and down, right? If you decide that you want specific yes. Tak, yeah, you can switch the radio station and also adjust the volume. Mm -hmm. however okay. you want. Awesome, so that's to great feature to just walk around Night City and immerse jeszcze bardziej in, uh, in the world of Cyberpunk. Pretty much like in real life. Yeah. Yes, and I think like one comment that I wanted to tie it all together with uh, is really awesome is the fact that you can listen to the radio port while you're in subway or while you're in metro. So when you sit down, you can actually listen to the music, enjoy the atmosphere, pick the station you want, just drive around, listen to whatever great station you have from all of them available there. I love. It's very nicely connected because I don't imagine going on a bus or, or on the metro without my music. music. Yeah. Yeah. <laughs> absolutely i noticed um, we mentioned immersion a lot today and you know when we were talking about the patch um, like behind the scenes there was also a lot of people saying like immersion is really important for us so i think we can move to uh, another immersive feature that we will feature change we are adding is the improvements of the boss fights W in Cyberpunk, w in base game, and i myślę w EP1 as well. A, walk, Walki z bossami. Dużo osób narzekało na to, że walki z bossami są zbyt łatwe, w podstawce zwłaszcza. Na pewno zaadresowali to w dodatku. W dodatku walki z bossami są przemyślane, są zaprojektowane, skryptowane do tego stopnia, że robi to bardzo duże wrażenie. Ale też problem pojawia się taki gdzieś w tym wszystkim. Że w ogóle cyberpunk jest bardzo prostą grą. Jako, że jest rpg em bazuje w dużym stopniu na tym, co gracz jest w stanie sam osiągnąć, i walki z bosami są dopasowane trochę do tego. W sensie takim, że no możesz dużo czasu poświęcić na zadanie poboczne i być naprawdę pakerem ogromnym, dla, których, dla którego bosowie nie stanowią zagrożenia. Z, z dodatkiem miałem taki problem, że na najwyższym poziomie trudności walki z bosami były ultra trudne, naprawdę, naprawdę ultra trudne, natomiast walka z straszem była super łatwa. Znaczy wszystkich się rozwalało w zasadzie na dzień dobry i nie stanowili zagrożenia, chyba że coś było skryptowane i wtedy ten poziom trudności rósł gwałtownie. Chyba dosyć trudno jest zaprojektować takie dark soulsowe walki w, w, w grze, która opiera się na dosyć swobodnym kreowaniu postaci. I, i to jest... To, nie wiem, czy się uda uzyskać tutaj balans jakiś w tym. Właściwie Elden Ring pokazuje, że dosyć dobrze można to zrobić ale to też są lata doświadczeń nie? from software. Nie wiem czy to się da powiedzieć, powtórzyć. Zwłaszcza w takim otwartym systemie jak jest w Cyberpunku. I mean, systemie so rozwoju. Couple, uh, boss fights, I talk about smaller improvements, because will leave you to find. Uh, however there's one that we really wanted to highlight, I would say. And this is Adam Smasher. <laughs> Your favorite one. Yes. So I saw you guys doing this one should build, you know, Going ahead, you know, to Adam Smasher smacking him, sometimes even with a dildo. So that's fine. <laughs> that's fine. Uh, but you know, like I, there was this moment when I saw like ooh, the meme that you guys made, you know, with the SpongeBob, you know, the how the Smasher looks like in uh, the anime and how he looked like in the game. So we try to match it much more. Okay, can we um, say like anything specific that's gonna change about this fight? Like, can he use any? Ta walka like, powinna to być skryptowana, to... też mieć fazy, żeby była, żeby robiła wrażenie. W ogóle Sandewistan to jest takie, taka, takie przegięcie. Ja nigdy sam nie używałem, natomiast widziałem mnóstwo filmów z, z udziałem tego całego sprzętu. I to wpisuje się w, w fantazję cyberpunka. Natomiast kompletnie zabija jakiekolwiek poczucie zagrożenia w 90% przypadków yy, to jest jakiś problem trochę, nie? No ale to też po, po raz kolejny, czy to jest taki problem, z którym można coś zrobić, czy można to jakoś rozwiązać? Nie wiem. how cool see this run trail behind so we basically with the help of our vfx artist and of course you know our gameplay designers we made it happen um, in the game he is really fucking scary he really chases you around right now he's really relentless i am sure that you guys figure out you know a lot of um, you know overpowered builds uh, to find ways uh, you know to you know beat him but we are doing really our best to make sure that he is actually a proper boss I co ciekawe, to jest, że w ogóle dojeżdżasz do tego, czy jesteś netruner, czy jesteś solo. I zależnie od faktur, które będę mógł niesieć. Więc nie będę mówić więcej więcej. W ogóle po raz kolejny będę musiał Cyberpunk'a przejść. Na to wygląda. Eee, inaczej, Phantom Liberty przejść. Ale to poczekam z pół roku, może. Może będzie taki czas ogórkowy jak you managed to fight Smasher, after December I want to see those videos, man. Like, really, dude, Like, I've seen those videos with and I'm like, yes. okay then. So, you know, if it's too hard now, it's on you, guys. Yeah. No, like, what I want to say is that gameplay team literally did an incredible job. And when I saw it, like... no, Byliście rozczarowani po Phantom Liberty. No, ja, ja też rozczarowanie. To może nie powiedziałbym, że tak było, bo. Bo też miałem takie poczucie, że dokonuję bardzo dobrych wyborów, które są moralnie uzasadnione, i niestety konsekwencja tych wyborów była taka, że najgorszą, najgorszą, najgorsze możliwe rozwiązanie dostałem. To jest, to jest dla mnie duży problem z Phantom Liberty. Że wszystkie decyzje, które podejmowałem, były bardzo przemyślane i bardzo zasadne, wydawało mi się, a dostałem podupie za nie. To jest, no ale tak to jest, chyba w życiu tak jest. Nie? To trzeba się z tym pogodzić, być może. finished state i had literally chills so yeah I, i'm really looking forward to see your reactions it's <laughs> pretty good nice nice okay so moving on to the next thing i knew, know you guys a lot of you really enjoyed the car races that we had with claire so now we actually are introducing the replayable car races uh, tonight city so can we talk about that Yes, so during the quest with Claire, um, as a player, you had interactions, various interactions with a guy called Jim. He was also in UI mentioned as the announcer. So he is the one that's actually organizing the illegal car races in Night City. And as a player, W ogóle jest. Ja kompletnie nie robiłem tych questów z wyścigami dla Claire ani razu. Mam grubo ponad 500 godzin, pewnie teraz w okolicach 600 i ani razu nie próbowałem się ścigać. To dlatego, że te samochody jednak nie dawały mi satysfakcji. To jest jedy, jedyna rzecz, której w ogóle nie robiłem. Powinienem to zrobić. No. Contacted by him so, to... Tak jak nie to... lubiłem wyścigów konnych to... w Wiedźminie 3. Uh, all four of four races that we had before right now they're available for you anytime you want you will find a on a ui on a map you will find a new uh, icon with a flag with like check it so you can uh, take part in a race uh, you can win money and what's interesting you can also win the discounts for autofixer website where you can get more cars and um, motorcycles Wow, so so many discounts, like <laughs> El capitan is giving me discounts. This is giving me discounts amazing. Like Friday. <laughs> <laughs> but speaking of Autofixer, there are some new vehicles there, right?: Yes. There are some new <laughs> yes, there are some new vehicles that we added. Um, one of the reasons why we added yet another way for a player to earn the discount is just because we have so many vehicles.: Yes. Yeah, at this point in the game. <laughs> That we really as designers, we really want... Z Pawełem Sasko to jest tak, że on jakby jego zaangażowanie w cały ten projekt każdym możliwym, na każdym możliwym poziomie. On jest jakby quest designerem, teraz chyba szefem jest w ogóle designu questów. Już nie chcę tutaj obniżać jego... Stanowiska, nie? bo nie wiem, jak to tam wygląda teraz, ale on jakby rozumie te systemy nie tylko z perspektywy designera Questów, ale w ogóle z, z każdej możliwej. Pewnie nie programistycznej, bo trudno, żeby to wszystko ogarniał, ale on praktycznie w każdym temacie dotyczącym Cyberpunk'a może się wypowiadać. I się wypowiada bardzo, bardzo sensownie i du niesamowicie dużo wie na temat. Teoretycznie to każdy powinien wiedzieć tyle, co on, nie? Tam, ale. A może tak jest, że każdy wie, tylko nie wypowiada się tak sprawnie jak on. The players. To have all of them and use all of them and just have fun, but we need to give you the ways to get them. So that's why right now the races outside of, of course, what you have in Courier, in Phantom Liberty, uh, give you the discounts for Autofixer website. And as I, um, as we mentioned, we are adding new things. So this is there is five new motorcycles. We know that you guys really wanted new motorcycles. I've seen everywhere that people were disappointed. That was just this couple more motorcycles that we added in 2.0 in Phantom Liberty. So we're adding five more. Uh, we heard the feedback, we saw it. So that's why we're addressing this. Uh, it's a couple new versions. I don't want to uh, tell you more, but the, they're cool. Uh, they have cool new appearances from the brands that you already know in the game. Okay, I'm super excited for new motorcycles because this is my favorite way of traversing Night yes. City. <laughs> like cars, nah. Motorcycles, oh, yeah. Uh, but besides the motorcycles, there's one more cool car. Yes, yes that's a great point. So, uh, we, as, as you all know, Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077, uh, and that comes from the lore, his original car was Porsche uh, 911. Wiecie co, tak sobie pomyślałem odnośnie Red Dead Redemption 2, że, że w cyberpunku brakuje takich rzeczy, takich aktywności, które nie są związane z, z, z walką i, z, i z, z głównym wątkiem. Że w Red Dead Redemption 2 można by pójść na polowanie, na przykład, nie? i zajmować się tylko skurowaniem tych zwierząt. Oczywiście to nie ma zastosowania w cyberpunku, ale wydaje mi się, że, że właśnie brakuje takich, właśnie, takich aktywności, które możesz sobie robić, niezależnie od tego, co się w tym świecie dzieje. Jest, jest, są różne questy oczywiście, które opowiadają różne historie, żeby wszystko było jasne, ale nie ma takich, takich, takich czynności, że one są w ogóle niezwiązane z niczym, po prostu robisz to dla swojej własnej frajdy. Może to jest, bo to jest też taki świat, którym, którym nie ma życia poza, poza miastem. No, wszystko dookoła to jest, to jest susza i, i wymór wszystkich gatunków zwierząt. Ja nie mówię o polowaniu, ale jakieś takie, takie, takie czynności codzienne, które mogłyby dawać ludziom okazję do robienia rzeczy innych niż tylko to, co gra ma do zaoferowania, jakby tak bezpośrednio w fabule. Może się nie da w tym świecie. So we Sex, want to continue our <laughs> <Okay>. uh, collaboration, <laughs> with Porsche, and that's why we are adding yet another portion to the game, and this is the cabriolet version. So in the game we have added something that I don't wanna spoil, uh, but there is some, something that you're going to trigger uh, connected to that car, uh, and you will be able to obtain it. So be on the look for, for the new Cabriolet version but hopefully it's not that i just lose the roof of my previous Porsche. <laughs> <laughs> no nope. okay good uh, one more thing regarding the vehicles so we are adding more, more motorcycles and i'm happy about it I, i'm sure everyone is gonna be happy about it but there's also some cool things that we are adding to the motorcycles to the combat we can we have more combat options right and some tricks <laughs> yes so uh, there's a couple things that we have done with uh, motorcycles I, and I think like, One of the things that we felt that was needed is the uh, possibility for the player to throw knives and access actually while sitting on motorcycle. You know, it, it feels really cool. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam yy, sterowanie tym pojazdem i jeszcze rzucanie nożami do celu. <laughs> ja, jakby, brzmi to fajnie, bo to taki jest John, John Wick. Gdzieś tam w którejś części chyba strójki, już nie pamiętam gdzie on tam na motocyklu jechał czy tam na Rumaku, ale nie wiem, jak to gameplayowo ogarnąć, żeby to działało dobrze i żeby było immersyjne. When you are driving around and you can get your gun and get your, get your gun and shoot people, you can get a katana and you know slash the tires and whatnot. But we really wanted to make sure that you can also use throwable knives and, and axes. So right now you can do it on motorcycles awesome. as well. And... Jeszcze jedną rzecz chciałbym, a propos noży, bo rzucanie nożami jest całkiem spoko, chociaż muszę przyznać, że w dodatku jakby te noże w ataku z zaskoczenia zadają trochę za małe obrażenia, nie, bardzo często nie zabijają na strzała. To jest problemem. Broń z tłumikiem zabija częściej na strzała. To może ma sens. No. Natomiast fajnie by było, gdyby noży, noży w zestawie były dwa, trzy. W sensie, bo możesz mieć przed w każdym, w każdym slocie na broń nóż i one się zmieniają. Jeden za drugim rzucasz, ale wtedy jesteś po pozbawiony dodatkowych broni. Fajnie, gdyby tych noży było więcej, na przykład do rzucania. Żeby ten system był trochę inny. I tak, go, I tak go zrobili nieźle. Chociaż pewnie to miałoby takie konsekwencje, żebyś rzucał dwoma, trzema nożami. I the whole gameplay and motorcycles. And there's a couple of things that we added. up. Uh, there's new options for leaning on motorcycles. You can do the wheelie right now, you can even do a flip on Jesus. the motorcycle right now. Um, the way how the motorcycle works right now, it sticks to the surface. So you can actually do almost yeah. like a, a you know stuntman tricks on that motorcycle. Like um, there's a couple of places in the game, uh, especially in Phantom Liberty, when you have this like thick. A, jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. A propos tych, tych zmian, które się pojawiają w grze i tej nieustającej pracy nad poprawianiem. Że jakby z, z jednej strony oczywiście wspierasz community i poprawiasz tę grę i ona jest cały czas aktualna i cały czas jest, korzysta z najnowszych rozwiązań, ale z drugiej strony to jest też świetne pole do, takie do eksperymentowania i uczenia się nowych rzeczy dla deweloperów. W sensie jeżeli robisz następną grę, to jest tyle nowych rzeczy, których się nauczyłeś dzięki temu, że pracowałeś nad poprawkami do gier już istniejących, że możesz to wykorzystać, to jest przede wszystkim sprawdzone. To jest taki, taki poligon trochę też. Nie? Wiesz jak ludzie to przyjmują, wiesz jak to robić dobrze, masz dużą grupę testową. Więc, yy, więc to jest cenna wiedza. To, że oni to robią na Unrealu, czyli na nowym silniku nie ma nic do rzeczy. Bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o jakby tam wiedzę techniczną, jak to wprowadzić, tylko co warto wprowadzać, co się przyjmie, co się nie przyjmie, co zadziała w świecie gry, co nie zadziała. To jest taka, taka cenna wiedza. Więc, więc cały czas yy, poprawianie gry to nie tylko służy jakby bezpośrednio tej grze, ale też yy, umiejętnościom zespołu. Like go in and drive, you know, circles inside it, if you want to. So... There's a nice. couple of cool things you can do on motorcycles. Wow! Okay, I can't. I can't wait to see like, the videos of gameplay of people doing this crazy shit. That's yeah, gonna it's be like amazing. a completely, completely new experience for motorcycles. It's it's crazy, but mm -hmm. it's like crazy good. I think this is asking for like another contest for I don't know videos <laughs> or something. Oh yeah, <laughs> to see like what you can do on your motorbike. We'll think about it. <laughs> yeah. Um, but speaking of you know we're gonna stay within the motorbikes cars and you know speed um, i know we added new car chases to the game yes we did we did because like the thing was that i saw the feedback that you guys had after the release of type patch 2.0 and one of the things you pointed out was that you were disappointed that in cases in the base game where the player uh, has done something against, let's say, a certain faction, certain gang, there was no repercussions really that visible. So, what we wanted to do, we wanted to make sure that you will see them. So, now at the moments in the quests and gigs, when you're making choices going against some gangs and you're really, really like going and killing a bar full of Valentinos, you can be sure that in time, that gang is gonna look for you, and they will chase you. And from time to time, you will actually trigger such an events um, in the game. There's a couple of them, depending on on various choices uh, that uh, you can do. Okay. And speaking of Valentino's trying to find us and whatnot. Um... I think we, we can mention that. To jest część e, takich poprawek, w których frakcje zaczynają działać e, jako całość i reagować na to, co tej frakcji żeśmy zrobili. To jest, do, dobrze, to znaczy na pewno dobrze, to zrozumiałem, ale powiedziałbym, że to jest dosyć e, duża i istotna zmiana. W zasadzie nie, nie zmiana. Poprawka to też nie za dużo powiedziane. To jest wręcz, powiedziałbym, nowy content to tworzy przez to. Here that, you know, there is one more way to escape those angry gangers on the newly opened highway between... Japantown town and Springs. oh yes that was also actually players feedback i've seen that thread <laughs> Uh, we've been discussing it, of course, you know there was this part of a highway sort of going almost across the whole night city um, that was not really fully finished when it comes to like building it um, uh, you know by the um, you know mm. night city so it, it was it was kind of, kind of like partially blocked there and so on uh, as a player, you could use it, but that was really it. There was no traffic there, and so on. so we, we went in actually and kind of redone the enviro and um, traffic and community on that whole path there are also some small things uh, we have hit there uh, it helps out with the communication through the city but it also um, makes it harder to hide from the police because i saw you guys hiding there so that is not possible anymore they will follow you there and they will chase you there awesome i, I can't really wait for everything like with the speed in you know <laughs> uh, as a theme I, I mean we're adding so many cool things i feel like this is a fun service update yes. so <laughs> it, Boże, ja się za każdym razem zatrzymuję, już taki cyberpunk stał się normą, już jest od tylu lat dostępny, ale to jak, je, jak to miasto zbudowali, jak ono jest rozległe, jak ono jest zróżnicowane, to czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Wiadomo, że często się wraca do GTA V, mówiąc o tym, jak miasto powinno wyglądać. Cyberpunk, jeżeli chodzi o wielopoziomowość miasta w porównaniu do, do GTA, to jest zupełnie inny projekt, to jest jakby kosmos. Tyle tylko, że Rockstarowi trzeba przyznać, że oni zrobili dokładnie takie miasto, które mogli zaprojektować perfekcyjnie. To znaczy, wiedzieli, jakie mają ograniczenia, jakie mają możliwości. Natomiast Redzi poszli trochę za daleko. To znaczy, zaprojektowali miasto, które trudno było ogarnąć pod pod względem komunikacyjnym, jakby cały projekt się trochę sypał, sypał się na tym. Nie? No ale dzisiaj, po iluś tam latach poprawek i nieustającej pracy, mamy do czynienia z niesamowitym projektem. Wizualnie to miasto, to jest, to jest, och, nie I do opisania. No, tak, tak, to prawda, no GTA 6, GTA 5 wyszło na konsolę na, na PS3, na Xboxa 360? Jeszcze? To jest, to jest lata temu. Oczywiście, że wtedy możliwości były inne. Jestem bardzo ciekaw, jak GTA 6 zostanie zaprojektowane pod tym względem. Wydaje mi się, że Rockstar ma o tyle łatwiejszą robotę, że te współczesne miasta, nawet jeżeli mają ślimaki i takie jakieś podwyższenia i wielopoziomowość, to jednak te miasta nadal nie są tak skomplikowane jak miasto, jak Night City. Night City, w związku z tym, że tam się dzieje w 2077, no to ta wielopoziomowość tego miasta ma dużo większe znaczenie. Współczesne miasta, jak sobie pomyślę o miastach amerykańskich, nie są tak wielopoziomowe jak Cyberpunk. Więc Rockstarowi i tak będzie łatwiej pod tym względem, ale wcale im nie musi być łatwiej. Oni mają wiedzę i doświadczenia w tym zakresie dużo większe niż, niż Redzi mieli i pewnie niż Redzi mają dzisiaj. Myślę, uh, że 16, miało jako i go do And before, uh, you could like just kill everyone or not everyone, and just get a car and run, and that was it. Right now, we have expanded that. So right now, the um, in enemies, if you have actually triggered them, if they know about your presence, they will actually get into cars and follow that up and it will attack you. Uh, actually, so you will have a bit more of a car combat again. So that's just yet another enhancement this time for our gigs. Nice. Okay, next thing is also pretty big. Uh, we we added a new uh, tab to the, to the options of the game, which is an accessibility tab. So, Monika, can you tell us what we put in there? Yeah, so we first of all. Korzystacie z tych opcji? Accessibility to jest taka nawet kategoria w, w the Game Awards. Czyli to są opcje, które mają ułatwić poruszanie się w grze osobom z jakimiś niepełnosprawnościami, ale powiedziałbym, że w niektórych przypadkach, na przykład starszy gracz, który niepełnosprawności nie ma, ale w porównaniu do dwunastolatka typowego, który gra w gry, no to jest już mocno niepełnosprawny. To, to takie opcje mogą się przydawać. Ja na przykład korzystam z takich rzeczy, jak automatyczne robienie fragmentów, wiecie, te takie, że musicie wciskać guziki po kolei. Ja nie mam z tym problemu, ale jestem zaleniwy, nie chcę mi się tego wcikać. Kute, kute. Kute. Więc mi się nie chce tego wciskać, wolę jak to gra zrobi za mnie. QuickTime Events. No, więc więc i poza tym, jak już nagrywam coś, to mi nie wyskakują te, te literki i lepiej to wygląda imersyjnie, jako, jako realizacja materiału na YouTubie. Więc tak, wy wykorzystuję to im więcej takich opcji jest, tym lepiej. I we've put... Jeszcze jedna rzecz, którą robię: to jak e, gra wymaga często, e, częstego wciskania guzika, czyli tak musisz. Się naklikać, to wolę po prostu wcisnąć guzik i niech to samo się tam pasek przesuwa. Nie chce mi się, kurde, napierdzielać w ten kontroler. W ogóle to są takie doświadczenia z przeszłości, jak byłem dzieciakiem i były joysticki, To jak musiałeś klikać bardzo często, ten joystick się szybko psuł. Wiadomo, że te współczesne narzędzia się nie psują tak szybko, ale i tak mam takie, jak naciskam kontroler bardzo szybko i bardzo intensywnie, to mam wrażenie, że on się zaraz rozpadnie. Więc wolę wcisnąć raz, i po pierwsze z lenistwa, po drugie, dla, dla jakiejś takiej, dla oszczędności sprzętu. Had, um, reduction for the fluff, there is uh, had visual effects, uh, there is... Czy ja byłem kiedyś dzieciakiem? Tak, byłem. W przeciwieństwie do twojej starej. Twoja stara zawsze była stara. <coughs> Ale... Like ...option to enlarge some HUD elements uh, and had lens distortion. Also on top of that we've added an option to um, disable the timer in uh, reaching hacking minigame. Oh, yeah. Uh, which actually should help out in some cases, uh, you know, less pressure with the time going on. Actually, I know that some people like to figure it out like pretty, you know, like deeply. So this could mm -hmm. also help. O, to jeżeli chodzi o te grę, gierki z hakowaniem, to faktycznie, jeżeli będzie można wydłużyć ten czas albo wyłączyć go, to też jest okej. Okay. Te, te zabawy logiczne sprawiają mi frajdę, ale przez to, że jest ten zegar, to powoduje, że za bardzo się spieszę albo mi się nie chce tak intensywnie myśleć. Ja lubię powolutku sobie nad tym posiedzieć, więc też fajne rozwiązanie. To musiało mnie zaboleć, że od razu po starej? Nie, jadę po starej nie z gniewu, tylko z radości.

And you know, guys, that's everything that we prepared for the stream today, because we don't want to spoil everything Red in 2.1. So let's Wolf. sum up. We have a lot of things that you have been requesting for a long, long time. We have Metro, we have Radio Port that you can take anywhere with you, some improvements to boss fights, including the Adam Smasher uh, boss fight, replayable car races, some new motorbikes, and a new car. Trochę tego. As well as new car chases. New vehicles and accessibility features. But that's not all. You will be able to check out everything that we have. Python 2. Changed Wybierz update. jedną? O nie. Tak byś mi kazał wybrać jedną kobietę. <laughs> w sensie, czekaj. Nie, to zły przykład. Dobra, proszę mnie nie odrywać tutaj od tego od streama. A little bit of a teaser of anything else that you can, you can expect from that is, for example. hangouts with romantic partners we already mentioned it but we didn't want to show it so not to spoil it <laughs> yes and we won't be talking about it yes no uh, we also have full support for dual sense on pc so you know that's gonna be those nice triggers on pc <laughs> exactly that was like yet another one yes. thing that was requested by our community yeah see and you will be also able to find some more cuts in night city but we're not gonna tell you where <laughs> exactly All right and you know don't forget the update to one is coming on December 5th as well as physical edition of uh, ultimate edition of Cyberpunk 2077 together with Phantom Liberty included there so you know uh, if you want a box make sure you to check out bez takich można posiedzieć uh, pogadać around, czasami uh, o tym co się uh, dzieje na evencie in czasami jakieś pierdołach just grab it, and I think that's it for what we have for today so thank you guys for being here with us tonight and uh, I hope to see you very soon Thank you, Pavel. Thank you, Monika. It was great to have you here, and I hope to see you sometime soon again on the stream with us. Thank you so much, and enjoy 2.1. Yeah, no, enjoy. Naprawdę, naprawdę. Bye, bye. Ja się strasznie cieszę z tego, że oni, że oni cały czas pracują nad tym i że to ulepszają. Eee... Ja w ogóle, w ogóle, mam taką tak, takie taką sympatię do. Poprawiania gier, nawet do robienia tych nieustannych remasterów. Ja wiem, że dużo osób ma do Sony pretensje za to, że robią remastery, każą dopłacać albo sprzedają jako pełną nową wersję gry. Tu i teraz to jest dosyć kłopotliwe i można mieć do tego wobec tego pretensje, ale za 5-10 lat, jeżeli ten, te remastery będą uskuteczniane w tej postaci, to myślę, że znajdą się ludzie, którzy to docenią, że mogą wrócić do starej gry, którą uwielbiali w dzieciństwie w takiej aktualnej, nowoczesnej formie. I cieszę się, że jest ta tendencja, którą Redzi wyraźnie preferują, a właściwie promują nawet. Nieustannej pracy nad grami single player, które były wydane ileś, przez ileś ten, tam lat temu. Że to jest dla mnie. Jakiś ma to dla mnie pozytywny wymiar. W przypadku Redów to w ogóle jest super sprawa, bo oni te updatey robią za darmo. Ale jeżeli chodzi o, o, o Sony, no to też, też to jest. W kwestiach finansowych nie będę się wypowiadał, ale jeżeli chodzi o. o, o jakiś, nie wiem, aktu aktualizowany na bieżąco zestaw wspomnień dla starego gracza, to jest, to jest dobra, dobra, dobra rzecz. No więc myślę, że prędzej czy później raczej będziemy to doceniali niż, niż ten. Co sądzę o nowej aktualizacji do Baldura? No, Lariani to jest kolejna firma, która, która dodaje rzeczy już po premierze, mimo że to się sprzedało. Może to jest taka właściwa. Może po tym można rozpoznać dobrego dewelopera. Że, że okazuje szacunek wobec community i wobec swoich dotychczasowych dzieł, pracując nad nimi cały czas i usprawniając je tak bardzo? To, to jest chyba, może to jest taki współczesny znak rozpoznawczy tego dobrego podejścia do gier.